Nieme dobrze stygmę fekalnych, prawda? To przeciągnie stosowną osobę. Najstarsza kobieta, Jean Calment, prawda? Żyła 123 lat. To było mniej więcej. A więc żyjemy długo, to długie życie nam powoduje pewne kłopoty. No i teraz naszym celem cywilizacji, która nam to życie przedłużyła, to chcemy jeszcze zapewnić ludziom szczęście, prawda? My korzystamy z dobrej cywilizacji i oczywiście najcenniejszą wartością to jest szczęśliwe życie, prawda? A więc a warunkiem takim, jak gdyby koniecznym do szczęśliwego życia, jest zdrowie. To życie i tak musi się kończyć, prawda? Naszym największym zdrowiem, największym zdrowiem jest oczywiście śmierć. Tak gdzieś tam nas prowadzi, prawda? Bierze i ona zwykle przedtem jest starzenie, prawda? A potem przychodzi śmierć. Tu cały zupełnie inny wykład mówi o zjawiskach około śmierci, co się wtedy dzieje. Natomiast my tutaj jest problem, że współczesna cywilizacja chciałaby wyeliminować śmierć. Ale to jest niemożliwe. To jest jak gdyby taki paradoks, że niby żeby z dwóch komórek nagle powstała jedna komórka połączona, jeszcze prosta, a z tego cały skomplikowany organizm, a każdy z Państwa kiedyś to był jajem i plemnikiem, prawda? I potem z tego się zrobiło coś takiego zupełnie małego i nagle powstał taki wspaniały, skomplikowany organizm. No, jak coś takiego można zrobić, to wydawałoby się rzeczą banalną, jeżeli to potem dłużej utrzymać. A tu? Nie. Okazuje się, że utrzymać ten stan jest właśnie bardzo, bardzo trudno. Śmierć jest wpisana w ewolucję, ponieważ po prostu ewolucja to jest przeżycie najlepszego, no ale przeżycie najlepszego to znaczy śmierć gorszy. I tu musimy sobie po prostu jasno